Kiedy jest go za dużo, zwykle wszyscy narzekają, ale kiedy nie ma go wcale, wielu za nim tęskni. Dziś, a właściwie już we wtorek wieczorem, prośby zostały wysłuchane i w województwie śląskim zrobiło się biało. Spodziewałem się, jak zapowiadali, to się spodziewałem. Pierwszy raz syn widzi tyle śniegu w życiu. A jak już zobaczył, to od razu chciał przetestować. Podobnie jak dziesiątki innych dzieci i ich rodziców. Tym z Katowic nie przeszkadza nawet to, że oficjalnie tor saneczkowy i pobliska górka w Parku Kościuszki są zamknięte. Zaskoczyła trochę zima, ale dzieci mają radochę, bo ostatnie 4 dni ferii przynajmniej coś z tego będą miały. Bawany będą. Pierwszy taki oznak zimy, więc idziemy o znaki. Małe się cieszą, dzieci się cieszą, ferie są. To, co cieszy dzieci, niekoniecznie raduje kierowców czy pieszych, którzy muszą szczególnie uważać na nieodśnieżonych drogach i chodnikach. Dlatego my mówimy dzisiaj wolniej, my mówimy bezpieczniej. Mamy rzeczywiście sporo zdarzeń. Od północy to ponad 140 kolizji wypadków drogowych. Jednakże tak naprawdę nie doszło do żadnego poważnego zdarzenia drogowego. To świadczy o tym, że jednak kierowcy zwolnili. No a niestety pierwsza zima, pierwszy lód, pierwszy śnieg to te poślizgi, ale mogą się gdzieś komuś zdarzyć. Dlatego zarówno na górce, jak i na drodze warto jeździć wolniej i zachować odpowiednio duży odstęp. Również z przyczyn epidemicznych.